To co? Kiedy tu będzie złodziej telefonu? Powiedział, że nie przyniesie telefonu w granicach miasta. Przyjdzie na pustynię między Suelvio a sąsiadowym. Na bezludziu? O, mądrze! Na bezludziu nie działa prawo i wszystko wolno. A co? Idę do domu! Ty, schowaj się! Chowamy się tu już 2 minuty! Nudzę się! Ej! Byłam przykuta do drzwi przez 5 dni! Co to są 2 minuty? Mój czas jest cenniejszy niż twój! Moje 2 minuty są jak 10 twoich dni! Chyba żartujesz! Wcale nie żartuję, jak mówię poważnie! Jak możesz być tak nadęty? Normalnie! Ktoś tu idzie! W krzaki! To ten? On ukradł telefon? Nie widzę. Mnie to wystarczy. Walimy w gębę i do domu. Nie. Ej, podejdźmy trochę bliżej. Ktoś tu jedzie! Padnij! Ach, niech mnie ktoś wyjmie z fotelika! Skądś znam ten głos. Czy to... Dzieciaczek? Dzieciaczek! Przejęzyczyłem się, dzieciaczek! Dobra! Zróbmy to szybko! Powinienem już spać! I robię się wredny! Co to za facet, dzidziuś? To nie facet, tylko dzieciaczek! I nie mów do mnie dzidziuś! Nie zachowuj się jak dzidziuś, to nie będę, dzidziuś! Powiedziała, aż ci poszło w pięty! Wcale mi nie poszło w pięty! Prosto w pięty. Co najwyżej w kolana. Przyjmij to z godnością. Nie będę. Dzieciaczek, zostawiłeś swój kubek niekapek w moim automobilu. To przynieś mi go tu! Znam też ten głos. Tato, doktor Maniak. Doktor Miniak. Dawaj mi to! Nieładnie, dzieciaczek. Pszcząć grzeczny. Tak, bo cię wyautujemy z czasu. Czasożart i pszczelarz? Nie rozumiem, po co łotrom twój telefon? No ja też. Zakładam, że ty jesteś posłańcem. Ta jest. Masz to, o czym mówiliśmy? Tutaj. Masz forsę? Pudełko bez licencji! Okej, teraz walimy w gębę! Stój! Zostańmy tu, może zjawi się więcej łotrów. Czy ktoś mógłby tutaj podpisać? O, ja podpiszę. Sorki, ale niech podpisze osoba dorosła. Zawsze mi to robią! Ja będę wyznaczonym sygnatariuszem, ale najpierw muszę na siusiu. Dobra, ale weź się pospiesz. Tak, wypisaj się w krzakach. Proszę, odwróćcie oczy na czas, gdy będę zraszał pustynię swoim. Co ty? Nie! 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 Witam. Dobra, oddaj tę przesyłkę i nikomu nic się nie stanie. Hej! Nie musisz mnie krzywdzić, ja jestem tylko kurierem. Strzelaj! Nie! Nie strzelaj do kuriera! Niech mi ktoś wreszcie odda telefon! Co ty bredzisz, mała? Tak, możesz mówić szczegółowiej? Jej telefon jest w paczce! Chcemy go! Nie, zaczekajcie 1 sekundę. W tej paczce nie ma telefonu! Dawaj, pokaż im! To są plany broni Omega, która ma zniszczyć kapita... No... No teraz to chcę te plany. Ta, ja też chcę mieć te plany. A ja chcę telefon. Zaraz to dostaniecie. A mówiąc to, mam na myśli bęcki. Rozpaćkanie, pełen oklep, wejście 2 piąchego smoka. Nie dzisiaj, miniak. Zaraz będziesz jadł Big Maca i Burger Kinga. Ameryka! Weź! Puszczaj! Nie! Co jest? No weź! To nie ja! Krzaki się szczepiły! Utknąłem! Proszę, proszę, proszę! Wygląda na to, że wreszcie mamy kapitana i niebezpiecznego! T-
tam, gdzie chcieliśmy. Czas był najwyższy. Zarujmy się i załatwmy ich. Ale najpierw nakręćmy filmik, jak ich klepiemy pod gębach. Zostań! Kręć. No, o! Kręcisz, patrz, ale super! Młody, sięgnij po lasery! Próbuję! Nie sięgam tam! Może ja spróbuję? To szalona serpentyna, nie marnuj jej! Dlaczego? Szalona serpentyna? Bo zwykła jest nudna. Tak, ma rację. Zgadza się. Rozumiem go. Tak! Nie mogę celować! Kręcimy! Przepraszam, czy ktoś tu chciał kupić kradziony telefon? Mój telefon! Oddawaj mój telefon! Obrót! Dosyć! Nie strzelaj do dzieci! Wal z tego idioto! Nieźle strzelasz, Tex! Jestem czapa! Tak się tylko mówi. Wyluzuj tami. Dwóch podejrzanych z bronią, ale gliniarze też są wmieszani. To będzie bolało. Charlotte, wracasz do bazy? Sam wracaj do bazy. Ja zwalczam zbrodnię. Boję się super Charlotte. Tak, ja też. Dobra, gotowy? Ja. Tak. Guma do przebrania i guma do spania. Żuj i w bój. Dobra, ludzie, położyliśmy całą instalację, już tylko 3 dni i fabryka ruszy z pełną produkcją. Pytanie. Kiedy zaczyna pracę nowy kierownik? Mamy prawo wiedzieć. Dobra, uspokójcie się. Nowy kierownik zaczyna pracę już dzisiaj, co nie? Jak tylko go pozna i zaakceptuje pan Frittelman. Jasne. Mamy jeszcze masę roboty, bierzmy się do niej. Dobra. Przestanie nam gwizdać. Ej, wy tam. Do was przecież mówię. Co jest? Hej, siema gościu. Co słychać? Robimy robotę mamy. Miłość światu, bracie. Pierwszy raz was tutaj widzę. To identyfikatory? Żaden problem, to jest mój znaczek. To Gladstone... Jestem dalej dalej. Nie, najlepiej tu wyszedłem, ale... Pracujemy tu, identyfikator prawdziwy. Wow. To nie jest profesjonalne laminowanie. Proszę o sprawdzenie dwóch pracowników. Jeden nazywa się Danny Tanner, a drugi Joey Gladstone. Już nie trzeba. Wszystko w porządku. Klonowego. Miłość światło, bracie. Że nie dobra, wszystko dobrze. Będzie nie, więcej tam, nie zero problemu. Co? Ty, to te wybuchowe cukierki? Ta, rany pewnie tam postawiłem. Nie możesz ich tak zostawiać, są niebezpieczne. Dobra, mamo, idę po nie. Ty, jest tata, przyszedł. A tutaj, jak widzisz, znajduje się centrum całej produkcji. A jak nazywacie to miejsce? Nasze... centrum całej produkcji. Świetnie. Dokładnie tak bym je nazwał.
Tak. Chodźmy. Dobra. Teraz walnę w niego strzałką. I będzie się kiwał jak dziwoląg, gdy spotka Friedelmana. Tak. Mam trochę wyrzuty. Przez nas straci pracę. Spoko. Dobra. No cóż, panie Hart. Będzie bzyczało. Pudło. Tak, bo dyszałeś mi do ucha. Nie, wcale, że nie. Wcale tak. Próbowałem celować, a ty ciągle... Ej, nie, ja tak nie oddycham. Tak? Przykro to mówić, ale oddychasz, tak to jest. Wiesz co, ja strzelę, daj mi. Chciałbym to daj, zobaczyć, no śmiało. No, dobra, śmiało. Ja pierwszy, śmiało. Ja pierwszy. Jak ci będzie? Ty, patrz. Ta, to Friedelman. Przepraszam, panie dyrektorze. Co? Tak, cześć. Chciałam panu przedstawić nowego kierownika projektu. O. To Jake Hart. Bardzo miło mi pana poznać, panie dyrektorze. Nie podaję ręki. Ludzkie ręce są obrzydliwe. Tak, zwłaszcza moje. Co? Nic, tylko chciałem panu pokazać swój krawat. Krawat? Tak jest, proszę, zrobiony z metalu. Ty to widzisz? Widzisz, co się dzieje? Tak, widzę, uspokój się, dobra? Denerwujesz mnie. Ale mój tata dostaje pracę. A, zaczekaj. Zobaczymy, czy Friedelman zatrudni twojego tatka, kiedy ten oberwie strzałkę. Sio! Ej, to moja siostra! Au! Rady! Ej, trafiłeś bajkę! Szarpnąłeś mnie! No i co? No halo! Co? Jak tu przyjechałaś? Trzema ohydnymi autobusami! Nie miałem Wi-Fi! Tato, proszę, nie bierz tej pracy! Przepraszam, kto to jest? Nie mam pojęcia. Czy ktoś tu wie, co to za dziewczynka? Ej, dlaczego strzałka nie działa? Zaczekaj. Tato, ja nie żartuję! O matko, co jej się stało? Nie wiem, ale czuję się nieprzyjemnie. Hugo, Chavez! Możecie stąd zabrać to dziecko? Co? Zostawcie! Ulżyło mi! Nie też. Masz jeszcze strzałkę w kieszeni? Mówiłem ci wcześniej, kiedy mam ją. Włóż strzałkę. No dobrze. Proszę podpisać tę umowę o tutaj i zostanie pan oficjalnym kierownikiem projektu. Wow, to jest fantastyczne. Sorki, tato, ale najwyższy czas. Moja twarz! Walnąłeś Friedelmana prosto w twarz! Ej, to był rykoszet! Rykoszet akurat! Hugo, Chavez, do mnie! Coś mam na twarzy! Już jest ekstremalne! To zaraz wybuchnie! Znowu, no nie! Spokojnie, spokojnie! Zaraz tym pokieruję! Pokieruję tym projektem! Czego? Musisz ty! Ty go trafiłeś! Powiedz tym ludziom, żeby uciekali! Dobra. Hej, halo! Hugo! Uwaga! Posłuchajcie, mówi dalej stany, pracownik Friedel, pracuje to. Halo! Co mam powiedzieć? Wiać! 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 Uciekajcie! Wiać szybko! Szybko! Uciekajcie! Wynoście się stąd! Uciekajcie! Za moment wybuchnie! Tak! Cios.
Dlaczego tyle czasu zajęło ci ściągnięcie Henryka i Charlotte tubami w dół? Na dworze szaleje burza, a wpływa nie to na ziemia. Wszystkich... Ale przysięgam, to nie moja wina, a... Lekkomyślność w kwestii elektroniki nie będzie tolerowana! Ale proszę, toleruj, proszę! Przyznaj się, co zrobiłem. Dobra, co tutaj się dzieje? Rej złości się na ściosa. Widzę. No bo wszystko tu jest inne. I oni, i ciuchy. Nie odzywaj się, zanim nie będziemy sami. Nie. Daj mi swój nostrilator. Wystarczy ostrzeżenie. Daj nostrilator. Podobało się? No, tak, niezłe. No, bilety. Czy siostra zgodziła się dać 4 bilety na koncert The Hulkins? Nie. Ciągle nam ich odmawia. Więc pozostaje nam plan B. Ej, wszystko u was w porządku? To była ostra jazda w dół tub. Nie. Bardzo boli nas głowa. Tak, musimy skoczyć na górę do sklepu. Żeby wziąć coś na ból głowy. Au. Dobra. No chodź. Au. Ej, Ray, czy możesz mi dać moją szklankę wody? A, mówisz o tej szklance wody? Tak. O matko, patrz! Nawet sklep inaczej wygląda. Chcę wiedzieć, co się dzieje i chcę wiedzieć natychmiast! Przerzuciłeś mnie przez ladę! Słuchaj! Ray może nas podglądać przez kamery. Usłyszy to, co mówimy, więc uspokój się. Dobra, ale nie rzucaj mną więcej bez pytania. Wybacz mi. Zachowuj się normalnie. No to... Ej, podaj mi swój przepis na brownie. Wykombinuj coś, udam, że zapisuję. Tak, mój przepis na brownie. To... najpierw to kupuję gotową mieszankę na brownie. Kupić gotową mieszankę na brownie. Ej, dobrze napisałem brownie? Okej, słuchaj, chyba wiem, dlaczego wszystko tu zwariowało. Dlaczego? No, teraz jest ta dziwna burza, nie? Są grzmoty i ten... I co? Sądzę, że burza weszła w elektryczną interferencję z tubami i jakoś wylądowaliśmy tu, w tym... jakimś odwrotnym świecie. Odwrotnym świecie? Tak, ale mów o brownie, mów o brownie. A następnie otwierasz pudełko z mieszanką brownie i wsypujesz je do miski. A, wsypuję do miski. Co to jest świat odwrotny? To jak nasz świat, ale inny. Jakby na odwrót. I dobrzy ludzie są źli i wszystko jest takie samo, ale na odwrót. Czekaj. Jeśli nas niechcący przeniosło do tego złego, odwrotnego świata, czy to znaczy, że są złe wersje ciebie i mnie, które są teraz w naszym świecie? Ja nie mogę! Rozkazuję wam! Puśćcie mnie! Naprawdę! Zdrajcy! Ray, co wy wyrabiacie? Puśćcie! Ty zdradziecka świnio! Tak! Czyś ty oszalał? Ej, nie wiem, kim jesteście, ale na pewno nie Henrykiem i Charlotte. Zaraz wam rozszarpię gardła i wyłupię oczy! Dziwne, że w ogóle to mówisz. Zostaniecie tu zamknięci, aż wykombinujemy, jak was wysłać tam, gdzie mieszkacie.
Jasne, Rey. Porozmawiajmy. Czego chcesz? Forcy? Złota? Hot dogów? Fascynujące. Rey! Za co się sprzedasz? Ej, chcesz pizzę? Jeansy? Załatwię ci je! Dobra, aktywuję eliminator. Aktywuję eliminator. Weź udawaj i zachowuj się naturalnie. Niech myślą, że jesteśmy jacyś... Cel osiągnięty i wyznaczony. Cel? Rey! Ej, Rey! To moja młodsza siostra. Tak. Ścios, ustaw eliminator na 1,4 tysiąca megawatów. Jest! Ej, co jej zrobicie? Eliminujemy ją, żebyśmy jej zabrali bilety i poszli na koncert. A jeśli burza zniszczyła obwodę eliminatora? Tak, co wtedy? Dobrze. Sprawdzimy go na kimś innym. Wyznaczam nowy cel. Piper! Zobacz na tat. Zaprzylony zwierzak pędzał się po ogrodzie. Zobacz na tatę. Wygląda wrednie. Cel osiągnięty i wyznaczony. Ustaw na czasową eliminację. Ej, czekaj, zanim... Aktywuj! Wyeliminował ci ojca! No widzę! I rematerializuj. Jak to zrobiłeś? A teraz eliminujemy siostrę Henryka. Na stałe. Dlaczego mielibyśmy działać dla rywalkowa? Ponieważ jedno z was tam się urodziło. W rywalkowie? Dokładnie. No weź! Mam tutaj dowód. I wiem, kto jest wrażym rywalkowiakiem, ale dam mu szansę się przyznać. A jak nie, wszystkich zwolnię. Mika się tam urodziła. Majus! Przepraszam, ale powiedział, że wszystkich zwolni, a Bose potrzebuje ubezpieczenia na swoją nogę. Miles, przestań zdradzać sekrety ludzi. Zaraz, moment, nie jesteście bliźniakami? Jesteśmy. Miles też się urodził w rywalkowie? Wcale, że nie! Okej! Powiem, jak to było. Nasza mama była bardzo w ciąży. Okej, to ty im powiedz. A nasz tata był bardzo głodny. Mama była w ciąży i miała już dość. Jestem w ciąży i mam już dość! Co robili w rywalkowie? W ich Happy Ray jest taki koktajl, który przyspiesza poród. Zadziałał? To działa! Dzieci się rodzą! Musimy jechać! Ale muszę to skończyć. Jak wypiję, wszystko będzie za darmo. Zapłać za to! Nie wziąłem portfela. Dla czego? Bo miałem to wypić. Szybciej pij! Nie chcę, żeby dzieciaki urodziły się w tym ohydnym mieście! Tak, jest ohydne! I co, tata wypił koktajl? Godzinę później. Kiedy wreszcie wyszli, było za późno. Mama jechała tak szybko, jak się da, ale Mika urodziła się w wozie po rywalkowskiej stronie rzeki Jandy. A gdzie był wasz tata? Z tyłu, bolał go brzuch. Gdzie się urodziłeś? Też w wozie, ale po swelwiańskiej stronie rzeki Jandy. Okej. I to ma sens. Jestem dumnym synem Swelwii. Dno jeziora Swellview. No dobra. Włączyć kamery w zębach. O, są sygnały ze wszystkich trzech kamer. Co teraz? Teraz się uśmiechamy, żeby Charlotte i Ścios wszystko widzieli. Oh.
Ła, to spotkanie złoczyńców! Jest doktor Miniak! Witaj. I siostra Kohorta. Aha. O, jest zwiertełko! Jacie! Jest też wandel, czasożart. Czasofart! O matko, przyszedł Jeff, najgłupszy bandzior w Swellview. Głupi Jeff! Dobra, chcę wiedzieć, kto zwołał spotkanie. Myślałem, że ty je zwołałeś, Miniak. A może to było trzech muchachos? O, nie, 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 nie my! Nie my, nie my! Nie, 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 nie! No więc kto zwołał spotkanie? Dzieciaczek! Ładne pasy. Hej! Widzę go. Myślałam, że załatwiliście go już ponad rok temu. Starałem się. Proszę, proszę. To do tych, którzy myśleli, że nie żyje. No, zaczynamy spotkanie. Max, przynieś tu mój fotelik. Ja nie mogę. Co? Co? Boisz się? Nie. Jak się boisz, to się przytul. Nie boję się. No a dlaczego się boisz? Bo ten koleś, któremu pomaga... Dobra. To mój brat bliźniak, Max. No nie. Na serio? Tak. I na pewno się nie boisz? Nie. Bo jak się boisz, mogę cię przytulić. Nie boję się. Jasne. Ej. Przecież wiemy, gdzie go zabrał. Na pustynię. W San Bernardino. Nie. Tak. Czapa ma rację. Krampus pewnie go zamknął w tym samym sklepie, w którym tamten go uwięził. Według tej książki. Nazywa się Punkfunkcja. Więc tam się udamy. Jak się wykąpię w wannie na węgiel? Nie mogę skończyć! Nie muszę zażyć kąpieli! Umyć głowę, włosy i tak... A potem na następne ferie wiosenne pojechałam prosto na Florydę, albo na Franrydę, jak ją teraz nazywają lokalsi. Ej, więc... mała, pamiętasz, jak wcześniej nie gadałaś? Trochę. Wrócisz do tego? Żaden problem. Chciałbym słyszeć, jak mój skrępowany brajdak tam płacze. Ej, czy ja też załapię się na masażyk? Tak. Nie, zamknąłeś mnie tu na lata, zrobię ci to samo. To fair. No weź wagar! No co, przecież mi się udało. Miałeś nas teleportować na zewnątrz, żebym mógł wykopać te drzwi. Ja cię kręcę, mój były tu jest. Dziwnie się robi. Chodziłaś z tym gościem? O, tak. O, także nie. Napadła na mnie na wybiegu lwów w zoo. No ta. I spotkaliśmy się 4 razy. Czyli legalne chodzenie. Komu wierzysz? Kapitanowi czy kobiecie, która ma kartonowe stędy 7 członków BTS w łazience? Nie mówi się BTS, tylko BTS. Możemy zacząć się bić? Tak, mamy bardzo mało czasu, by uratować święta. Poprawka! Już nie macie czasu, bo jesteście na moim terenie. Pokażę, jak to się robi w San Bernardino. Dobra, dzieci, rozwiążcie Mikołaja, ja załatwię pajaca. Grecia! Albo lepiej będzie zrobić to na odwrót. Dobra, Mikołaj, czekaj na chwilę. Nie gryź. Hej, hej, hej! Hej, hej! O nie, unosi się wbrew sobie. No właśnie, Krampus. Wygrałeś nagrodę. Ultra czarne okulary. Dość tego! Hej, hej! O, portfele? Zdejmij to! Zdejmij to! Chyba sobie nie radzicie! Mikołaj, przestaniesz mi gryźć! Nie mam pojęcia, kim jesteś!
Chcesz zobaczyć, na co mnie stać? Teleportujesz się, ale to nic wielkiego. Poza tym wydajesz się spoko. W innych okolicznościach zakumplowałbym się. No wielkie dzięki, ale możesz o tym zapomnieć. No to się szykuj. Nie miotaj się! A tymczasem zapoznajcie się z szerokim wyborem pasków. Dlaczego w tym sklepie wszystko jest takie brzydkie? No dobra, czyli zostaliśmy tylko we dwóch. O rany, chłopaki biją się o mnie. Zakończmy to szybko. Nie, 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 nie. Nie śpieszcie się, chłopcy. Będzie szybko, bo ja jestem niezniszczalny. Poza tym mam nową dziewczynę. Nazywa się Morski Ziom. To skuter wodny, który dostałem pod choinkę. I w odróżnieniu od innych nie gardzi mną, gdy płaczę. Ja po prostu wolę twardzieli. Trzeba by mieć serce z kamienia, żeby nie płakać na tamtym filmie. Na Kung Fu Pandzie? Ej, 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 nie zmieniajcie tematu. Dostałeś skuter wodny pod choinkę? Tak. Uchwyty na kubki? Dwa. O! Kiedyś miałem dostać skuter wodny pod choinkę z uchwytami. Tata powiedział, że jestem niegrzeczny. I nie dał mi skutera wodnego. O, o drugi mazgaj mi się trafił. Współczuję, że cię to spotkało. Gdybym dostał ten skuter, nie znienawidziłbym świąt. Nie nosiłbym takich dżinsów, wcale bym taki nie był. Chodź tu, brachu. Już dobrze. To nie twoja wina. Wiecie co? Kapitanie, daj Krampusowi swój skuter wodny. No co ty, nie dam. Jeśli dasz mu prezent, którego nigdy nie dostał, nie! Przestanie nienawidzić święta. Skąd takie pomysły? On tak twierdzi. Cały rok czekałem na trzeci skuter wodny i wreszcie go dostałem. To teraz ile masz skuterów? No nie wiem, może i 4 czy 5. Trudno garnąć, jak się jest wieloskuterowcem. Czekam już 1000 lat i nigdy go nie dostałem. Walcz o niego! Zwycięzca go bierze i zdejmuje koszulkę! Franz! Nie teraz! Weź daj mu swój 5. skuter. Kupię ci jeszcze jeden. A jak nie będzie uchwytów? Dorzucę się do uchwytów. Wrzeszczka ma rację. Wow, to cię przekonało? Wesołych świąt, Krampus. Wychodzę. Nie cierpię lalusiów. Złapał. Ohydny. No, to chyba już wszystko załatwione. Ja ciągle nie wiem, kim jestem. Umiesz przywracać pamięć? Tata by pewnie umiał, ale nie rozmawiamy ze sobą od 3000 lat. Od kiedy? To nie ma sensu. Ej, później to rozkminimy. Na razie musimy jakoś naprawić Mikołajowi mózg. Chyba, że te sanie polecą na autopilocie. Burzomózg, podniesiesz sanie? Spróbuję. A ja się teleportuję z sań do domów i dostarczę prezenty. No i ekstra! Nie! Yeah. Straszna mgła dzisiaj. Jak będziecie widzieli trasę? Wrzeszczka, kiedy z ustnem będziesz świecić, będzie łatwiej wszystkim lecieć. Tak. Święta uratowane! Ej, wesołych święt! Co to są święta? To tak o wtorek, tylko lepiej.